Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z Pawłem Dunalewiczem, który jest szefem działu zarządzania portfelem w niezależnym domu maklerskim. Będziemy mówić o katalizatorach wzrostów na giełdzie papierów wartościowych, więc drodzy widzowie, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, czy są większe czynniki zachęcające do wzrostów, czy też są jakieś, które zachęcają do tego, żeby jednak myśleć o korekcie, to zostańcie z nami na dłużej. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. A jeżeli ktoś chce się z Pawłem skontaktować osobiście, to tam na dole jest adres e-mail. Proszę wykorzystać go do bezpośredniego kontaktu. Witam Cię, Pawle. Witam, dzień dobry wszystkim. Od naszej ostatniej rozmowy minął już miesiąc. Wydarzenia, które się dzieją na rynkach finansowych, czy Cię zaskakują na plus, czy też in minus? Ciężko powiedzieć, znaczy na pewno dobra jest koniunktura, więc to jest na pewno bardzo pozytywne i nadal jest dobra koniunktura, przynajmniej na rynkach akcyjnych. Natomiast wiadomo, że news flow, który do nas napływa, jest mieszany. No, przykładowym takim wiadomością makroekonomiczną, która napłynęła ostatnio na rynki, to jest inflacja w Stanach Zjednoczonych i zarówno inflacja konsumencka, jak i inflacja producencka zaskoczyła na minus, znaczy odczyty były wyższe niż spodziewał się, niż to było spodziewane przez konsensus, więc rynki zachowują się bardzo pozytywnie, natomiast odczyty makro zaczynają być mieszane, no co trochę jest zrozumiałe. No bo podwyżki stóp procentowych, które już w zasadzie trwają dosyć długo, no w końcu muszą mieć wpływ na makro, co widać bardzo wyraźnie już w Niemczech, no i zaczyna być powoli widoczne też w Stanach Zjednoczonych. Czyli dla Ciebie też temat związany ze zmniejszaniem, redukcją stóp procentowych jest tematem najważniejszym w tym roku i prawdopodobnie tak zostanie, tak? Mam to dobrze interpretuję? Znaczy jestem przekonany, że polityka banków centralnych będzie kształtować koniunkturę na różnych klasach aktywów. No tak jak wcześniej tą koniunkturę kształtował bilans banków centralnych, tak teraz inflacja i poziom stóp procentowych będą determinować wyceny na poszczególnych klasach aktywów. Rozmawiamy przed decyzją Fedu, która w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce i czy spodziewasz się, że Fed podtrzyma te swoje słowa, które w grudniu zostały wypowiedziane, że jednak 3 obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku według banku mają mieć miejsce, czy też uważasz, że jakaś modyfikacja tej percepcji może mieć miejsce? Ostatnio szef Fedu był dosyć gołębi. Mi się wydaje, że pod wpływem tych danych o inflacji może trochę zmienić retorykę na bardziej jastrzębią. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to wpłynęło na decyzję, jeśli chodzi o stopy procentowe. Przypomnę, że w tej chwili konsensus jest, że pierwsze obniżki zaczną się w czerwcu. Natomiast mi się wydaje, że jeśli nawet obniżki stóp procentowych będą później, to na chwilowo może to wpłynąć na wyceny aktywów. Głównie pewnie obligacji, natomiast tak czy inaczej, no jeśli rynek będzie przesunie ten konsensus na miesiąc czy dwa później, no to nie powinno mieć to istotnego wpływu na zachowanie się cen aktywów w całym cyklu obniżek stóp procentowych tych spodziewanych. Bo pierwszy wykres, który tutaj widzimy, to jest pokazuje stopy zwrotu, zwłaszcza od samego początku tego roku na różnych klasach aktywów. I czy według Ciebie ta perspektywa obniżek stóp procentowych właśnie napędzała zwłaszcza wzrosty indeksów giełdowych? Czy to był główny ten katalizator, który dźwigał indeksy giełdowe i ryzyko w ogóle? Znaczy ja myślę, że do tego możemy dojść, bo mi się wydaje, że dzisiaj rynek gra taki scenariusz, że dopóki stopy procentowe nie są obniżone przez banki centralne, to banki centralne postrzegają sytuację makro jako pozytywną i nie są zmuszone do obniżek stóp procentowych. I do tego czasu może trwać hossa na rynkach akcyjnych. Natomiast kiedy banki centralne zaczną antycypować mocne spowolnienie makro, to będą obniżały stopy procentowe. No i przygotowałem taki wykres, który pokazuje, pewnie pokażemy później, który pokazuje bardzo dużą korelację, że zazwyczaj recesja w Stanach Zjednoczonych następowała zaraz po obniżkach, po rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych i wydaje mi się, że właśnie rynek dzisiaj też gra taki scenariusz, no to trochę jest zrozumiałe, bo
banki centralne zaczynają obniżać stopy procentowe, kiedy reagują na spowolnienie gospodarcze, a dopóki tego spowolnienia gospodarczego nie ma, no to walczą po prostu z inflacją poprzez wysokie stopy procentowe. Drugi wykres, który widzę, to jest inflacja w Stanach Zjednoczonych, właśnie od której zaczęliśmy. I ona zaskoczyła, ale negatywnie, bo była wyższa niż skrajnie pesymistyczne, czyli te wysokie prognozy. No i właśnie, pytanie jest do Ciebie, jak Ty ze swojego doświadczenia to interpretujesz? Czy tego typu zachowanie inflacji pozwoli jednak na obniżki stóp procentowych? Czy tutaj praktyka nie kłóci się z teorią? To znaczy, ten wykres rzeczywiście pokazuje, może tak w tym wykresie poprzez skalę nie widać, natomiast rzeczywiście inflacja troszkę wzrosła w Stanach Zjednoczonych, to jest inflacja konsumencka. Natomiast należy pamiętać, że dzień później, czy dwa dni później zostały też opublikowane dane dotyczące inflacji PPI, inflacji producenckiej, i tamte dane również były wyższe niż konsensus. Na razie te wzrosty inflacji są niewielkie, no bo tak naprawdę to jest tam 0,1 punkta procentowego pomiędzy styczniem a lutym, więc na razie to jest bardzo, bardzo niewiele. No wydaje mi się, że jednak Fed utrzyma ten swój plan obniżania stóp procentowych, no tym bardziej, że no widać pierwsze oznaki słabnięcia makro. Zostały opublikowane też chyba już po inflacji dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Stanach, i tam po dużych spadkach w poprzednim miesiącu odbicie było bardzo niewielkie. No i też należy pamiętać, że odczyty z niemieckiej gospodarki są bardzo słabe. No i też to też należy mieć na uwadze, że zazwyczaj polityki pieniężne głównych banków centralnych są skorelowane, i albo Fed podąża za tym, co robi ECB, albo częściej ECB podąża za tym, co robi Fed, więc myślę, że banki centralne będą musiały po prostu wspierać gospodarkę. Na kolejnym wykresie widzę rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich. No i pytanie jest do Ciebie też jako praktyka. W jakiej skali obligacje, które teraz są notowane, mają rentowność około 4,20, w jakiej skali obniżek stóp procentowych, jaka skala jest już uwzględniona właśnie spadkiem rentowności na przestrzeni ostatniego półrocza? Czy obniżanie dalej stóp procentowych będzie wpływało pozytywnie na to, żeby rentowności jednak spadały? Czy to już jest po prostu uwzględnione w cenach? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, uważam, że rentowności amerykańskich obligacji wpływają na wycenę w zasadzie wszystkich innych klas aktywów na świecie. No i widać ewidentnie po tym wykresie, że rentowności zaczęły spadać gdzieś tam w okolicach października 2023 roku, bo rynek wyceniał bardzo mocne obniżki stóp procentowych. No i w momencie, kiedy ten konsensus się przesunął na obniżki w drugiej połowie 2024 roku, no to te rentowności zaczęły podnosić się, gdzieś tam się teraz się kształtują powyżej 4%. No ja uważam, że przy istotnych obniżkach stóp procentowych przez banki centralne, no to jednak ten potencjał spadku rentowności jest istotny. No i nadal uważam, że w przestrzeni tego roku i przyszłego rentowności amerykańskie z długim duration powinny pozwolić zarobić w dolarze duże kilkanaście procent, a jeśli będzie recesja i obniżki stóp procentowych będą silniejsze, no to może być nawet wynik tam rzędu, nie wiem, małych kilkudziesięciu procent na obligacjach, i uważam, że na obligacjach amerykańskich, i uważam, że to może być jedna z lepszych klas aktywów w roku 2000, w ciągu najbliższych dwóch lat, powiedzmy. Czyli obligacje według Ciebie cały czas mają potencjał na dalsze spadki rentowności? Tak, tak uważam. Okej. Okay. Kolejne wykresy to są indeksy giełdowe. No i moje pierwsze pytanie, skoro w Europie jest tak źle, czyli na tle Stanów Zjednoczonych, dane są bardzo, bardzo słabe, zwłaszcza w Niemczech, to dlaczego tutaj na indeksie DAX według Ciebie mamy maksima wszechczasów, tendencja wzrostowa jest ewidentna, nawet przyspiesza? Co to oznacza, co według Ciebie mówi nam zachowanie rynku? Znaczy, ja przyznaję, że do końca tego nie rozumiem. Widzę dwa powody. No, pierwszy jest taki, że jednak rynki kapitałowe są ze sobą skorelowane, więc jeśli rośnie ten, powiedzmy, rynek bazowy amerykański, to też zazwyczaj rosną wszystkie inne indeksy na świecie. No i też należy pamiętać, że DAX, mimo że to jest indeks niemieckiej giełdy, to te spółki w DAX-ie niekoniecznie są niemieckie. Zazwyczaj to są
duże spółki, które dostarczają swoje produkty na całym świecie, duże globalne przedsiębiorstwa. Więc mimo, że to jest indeks giełdy niemieckiej, to te spółki nie do końca są niemieckie. To są dwa takie powody, dla których ten indeks może rosnąć, ale uważam oczywiście, że te wzrosty są przesadzone. No i wyniki niemieckiej gospodarki nie uzasadniają tak mocnych wzrostów na DAX-ie. I od naszego ostatniego spotkania były także wyniki spółki Nvidia. Jako że teraz motywem hosty jest sztuczna inteligencja, to ja bym Cię poprosił o Twoje zdanie na temat tych wyników. Czy Hossa, która jest napędzana sztuczną inteligencją, ma uzasadnienie, czy to jest po prostu wydmuszka? Jak Ty na to patrzysz? To znaczy, na pewno jesteśmy na początkowym etapie rozwoju sztucznej inteligencji i w zasadzie wszystkie firmy mniej lub bardziej deklarują, że będą wprowadzać produkty lub analitykę opartą na sztucznej inteligencji, ale wydaje mi się, że to bardzo różnie. No, że będą firmy, którym się uda zaimplementować sztuczną inteligencję lub dostarczać produkty do rozwoju sztucznej inteligencji, tak jak w przypadku Nvidia. No na pewno rynek będzie bardzo, bardzo różnorodny. Też na pewno należy uważać na to, że będzie bardzo wiele spółek, które będą deklarować, że się zajmują sztuczną inteligencją, a nie będą tego robić do końca, podobnie jak było w przypadku poprzednich baniek typu na przykład dotcomowych. Więc na pewno rynek będzie bardzo zróżnicowany, będzie na takich spółkach na pewno będzie można bardzo dużo zarobić, natomiast należy być bardzo ostrożnym, według mnie. I kolejny wykres, który jest też pokazuje to, o czym mówiłeś, czyli recesję i zachowanie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli teraz w 2024 roku rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych, to według Ciebie jest pewne, że będziemy też powielać te schematy, że będzie jednak recesja, tak, w amerykańskiej gospodarce? Pewne oczywiście to nie jest, natomiast pytanie, co jest wcześniejsze, czy najpierw Fed obniża stopy procentowe i czy to wywołuje recesję, czy po prostu Fed widzi, że zbliża się recesja, czy osłabienie makro i zaczyna obniżać stopy procentowe i stąd wynika korelacja. No ja raczej uważam, że to drugie, czyli Fed widzi, że jest słabo w gospodarce i zaczyna obniżać stopy procentowe, a wcześniej ma taki komfort, żeby walczyć z inflacją. Więc czy będzie recesja, tego nie wiem. Natomiast no, stopy procentowe, które z prawie zera poszły na ponad 5%, no, nie mogą pozostać bez wpływu na gospodarkę. No i takie spowolnienie jest w zasadzie przesądzone. No, pytanie tylko kiedy i pytanie w jakiej skali. Natomiast obniżki stóp procentowych i spowolnienie, to uważam, że są w zasadzie przesądzone. Jasne. I jak w takiej sytuacji zachowa się złoto? Bo na kolejnych wykresach mamy złoto i srebro. Złoto tworzy nowe swoje maksima wszechczasów. Jak byś uzasadnił takie zachowanie, zwłaszcza że srebro tak jakby nie potwierdzało tej tendencji? No wydaje mi się, że mieliśmy, to jest bardzo, bardzo taką komfortową sytuację, kiedy klasy aktywów zachowują się modelowo, jeśli chodzi o ich zachowanie w cyklu monetarnym. No rzeczywiście złoto zazwyczaj rośnie w momencie, kiedy spadają stopy procentowe, a tak naprawdę spadają realne stopy procentowe, czyli złoto staje się dużą konkurencją, jeśli chodzi o aktywa typu safe haven versus amerykańskie obligacje. No jeśli się spodziewamy spadku rentowności amerykańskich obligacji, no to atrakcyjność złota rośnie jako takie aktywo, które przechowuje wartość i jest pewnie jakimś takim hedżem, jeśli chodzi o takie niepewne sytuacje na rynkach kapitałowych. No, jeśli chodzi o srebro, to jest to aktywo, które zazwyczaj zachowuje się w stosunku do złota z pewnym opóźnieniem. No więc wydaje mi się, że jeśli złoto wybiło te maksima, widać na tym wykresie, który przygotowaliśmy, że złoto poruszało się tam w jakimś korytarzu i się wybiło z tego korytarza górą, no to wydaje mi się, że podobny taki schemat możemy mieć również na srebrze. Ja jestem pozytywnie, cały czas pozytywnie nastawiony zarówno do
złota, jak i do srebra, no, ponieważ srebro gdzieś tam jeszcze nie zareagowało, tak trochę urosło, natomiast jeszcze się nie wybiło z tego kanału, to jestem bardziej pozytywnie nastawiony do srebra niż do złota. Uważam, że tutaj mogą być większe stopy zwrotu. Czyli Twoje wypowiedzi sygnalizują, że mamy jeszcze trochę katalizatorów na dalsze wzrosty indeksów giełdowych, chociaż według Ciebie jest już bardzo drogo, zwłaszcza za granicą, a później, kiedy dojdzie do obniżek stuprocentowych, jakieś ryzyka się pojawią. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć, bo teraz przejdźmy już bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie, jakie są katalizatory wzrostów na warszawskim parkiecie, na warszawskiej giełdzie. Czy uważasz, że te katalizatory są jeszcze mocniejsze tutaj na warszawskim parkiecie względem świata? Czy Warszawa jest, ma większe ryzyka niż świat? Jaka jest Twoja perspektywa na kolejny, powiedzmy, kwartał dla warszawskiego parkietu? Co może ciągnąć w górę indeksy giełdowe, a jakie są ryzyka? Znaczy, wolałbym patrzeć na dłuższą perspektywę niż na kwartał, chociaż no rozumiem, że to jest taki, że inwestorzy lubią też patrzeć w krótkim terminie. No, po pierwsze, było bardzo dużo czynników takich technicznych, które zadziałało na rynek kapitałowy, i trzeba przypomnieć, że w 2023 warszawski parkiet był jednym z lepszych parkietów na świecie. No, część z tych katalizatorów, o których tutaj mówimy, czyli zmniejszenie ryzyka takiego politycznego po wyborach, czy informacja o odblokowaniu KPO, to trochę już zadziałało od takiej strony, można powiedzieć, technicznej. Natomiast no, należy pamiętać, że na przykład no, środki z KPO, jakby je oceniać, na pewno będzie to zastrzyk kapitałowy dla wielu spółek mniejszych. No i w długim okresie powinno pozytywnie wpływać na inwestycje, na inwestycje dokonywane przez te spółki, w przyszłości też na wyniki. Natomiast to są takie czynniki, można powiedzieć, techniczne. Natomiast no, dla mnie największym takim i najlepszym takim katalizatorem, no, to są czynniki fundamentalne, o których jako taki analityk fundamentalny, które lubię najbardziej. No i trzeba pamiętać, że polskie spółki cały czas mają relatywnie niskie wyceny. To sobie dalej pokażemy. Należy pamiętać, że obniżki stóp procentowych w Polsce powinny nastąpić później niż na rynkach rozwiniętych, dlatego że już pierwsze obniżki były, no i ta inflacja jednak w Polsce się może utrzymać na wyższym poziomie i dzisiaj jest nawet już konsensus, może jeszcze nie konsensus, ale są już analitycy, którzy mówią, że w Polsce nie będzie obniżek przez cały 2024, a być może nawet przez część czy całość 2025 roku, co powinno umacniać złotego i też powodować jakiś napływ kapitału. No i należy też pamiętać, że te wydatki socjalne takie jak płaca minimalna, podwyżka płac w budżetówce i tak dalej, powinna wspierać spółki konsumenckie, a tych spółek mamy sporo takich przedstawicieli, zwłaszcza w tych mniejszych indeksach, jak SWIG 80. Wyższe stopy procentowe powinny dalej wspierać wyniki banku, więc jednocześnie te większe indeksy, jak MWIG 40 czy WIG 20. No i generalnie, jeśli dobry sentyment będzie na rynkach globalnych, to również powinno wspierać sentyment na naszym parkiecie, więc wygląda, że taki układ czynników technicznych, które trochę już zadziałały, i taki układ czynników fundamentalnych, no powinny wspierać i wyniki spółek, a przez to wzrost indeksów. Oczywiście no, mamy ten czynnik geopolityczny, który wisi nad naszym krajem, to jest też wiadomo, też nad naszą giełdą. Ja przypomnę, może mogą sobie tutaj Twoi słuchacze zerknąć, że kilka dni temu minęła czwarta rocznica tej słynnej sesji z marca 2020 roku, jak zostały ogłoszone lockdowny w Polsce i na świecie. I przypomnę, że to był dzień, kiedy indeksy miały spadki dwucyfrowe, a w ciągu jednego miesiąca to były spadki no, rzeczywiście kilkudziesięciu procent. Więc należy pamiętać zawsze o ryzyku inwestowania, mimo takich
technicznych i fundamentalnych przesłanek, że polskie spółki, polski parkiet mają bardzo dobre perspektywy. Czyli podsumowując, katalizatory wzrostów to jest boom konsumpcyjny, boom inwestycyjny związany z KPO, a czynnikiem ryzyka geopolityka, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Okay. Tak, uważam. Jasne. No i a czy się zgadzasz z tym tak osobiście, że stopy procentowe jednak nie będą obniżane w tym roku w Polsce, że ten dysparytet stóp procentowych będzie sprzyjał naprawdę silnemu, wyraźnemu umocnieniu krajowej waluty? Taka jest komunikacja Banku Centralnego, więc no ciężko się z tym nie zgadzać, jeśli taki komunikat jest ze strony osób, które będą podejmować decyzje o stopach procentowych. I na kolejnym wykresie mamy polskie obligacje 10-letnie. Co ci mówi ten wykres i czy będziemy się zachowywać analogicznie do tego, co się dzieje na amerykańskich czy też niemieckich papierach, czy polskie obligacje będą żyły swoim własnym życiem? Jakie są twoje przemyślenia na temat polskich papierów? Znaczy, przede wszystkim należy zwrócić dywergencję, że polskie obligacje zaczęły rosnąć rok wcześniej niż amerykańskie. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że ten potencjał się w dużej mierze wyczerpał. No i przy braku obniżek stóp procentowych albo przy znacznie mniejszej skali obniżek stóp procentowych nie spodziewam się istotnego spadku rentowności obligacji skarbowych polskich. No i taką klasą aktywów, na którą ja stawiam, to są obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Dlatego, że uważam, że przy tej trajektorii stóp procentowych obligacje o zmiennym oprocentowaniu, czy oprocentowanie tych obligacji powinno się utrzymać na bardzo przyzwoitym poziomie przez najbliższych kilka kwartałów. No i antycypując tą trajektorię stóp procentowych, obstawiam raczej obligacje o zmiennym oprocentowaniu. No, głównie inwestuję w obligacje korporacyjne, ale takich dużych, bezpiecznych spółek z WIG-20 i tam można naprawdę znaleźć kilka przykładów spółek, które dają, powiedzmy, 200 bipsów więcej niż obligacje skarbowe, przy ryzyku kredytowym uważam nieznacznie większym niż te obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Skoro na warszawskim parkiecie mamy wiele subindeksów, mamy te wielkie indeksy giełdowe, to dlaczego wybrałeś indeks małych spółek i co chciałeś przekazać nam tym wykresem, który teraz jest w tle? Znaczy, ja uważam, że to jest taki creme de la creme polskiej gospodarki. Mm-hmm. Nie są to jeszcze duże, w SWIG-u nie są to jeszcze duże korporacje, zazwyczaj to są małe, prywatne przedsiębiorstwa. No i uważam, że środki z KPO, no plus bardzo dobre zarządzanie w tych spółkach, zazwyczaj te spółki są zarządzane jeszcze przez osoby, które je tam, nie wiem, 10, 20 czy 30 lat temu tworzyły, jest bardzo wysokie. No i uważam, że ten indeks, że spółki z tego indeksu mają najlepszą perspektywę wzrostu. Uważam, że to jest creme de la creme polskiej gospodarki. A to, co widać na tym wykresie, to widać dywergencję pomiędzy samym indeksem a wskaźnikiem cena zysk. Indeks urósł blisko 70% przez ostatnie 10 lat, a wskaźnik PE spadł o 20%. No, w związku z tym można powiedzieć, że wycena tych spółek się obniżyła. No i to widać na następnym wykresie, że tak naprawdę nawet z tytułu normalizacji wskaźnika cena zysk do jakiegoś tam średniej z ostatniego okresu daje taki potencjał wzrostu pewnie małe kilkadziesiąt procent, a jeśli te spółki będą poprawiać jeszcze wyniki finansowe, to ten potencjał jest naprawdę cały czas uważam bardzo, bardzo, bardzo duży. Naprawdę spółki małe wyglądają na to, że są cały czas niezwykle atrakcyjne, tak? Można tak podsumować? Ja tak je postrzegam. Wiadomo, że na polskim parkiecie nigdy nie osiągniemy takich wycen, jakie mają globalne giganty technologiczne. Często te wskaźniki nie są uzasadnione od strony fundamentalnej. Natomiast na pewno możemy się spodziewać jakieś tam takiej konwergencji do średniej historycznej, co daje dosyć duży właśnie potencjał i przestrzeń do wzrostu. Okej, dobrze. Drodzy Państwo, przechodzimy do działu pytań i odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby tam na dole zadawać pytania, a my za miesiąc podczas naszego kolejnego spotkania na nie wszystkie odpowiemy. To Pawle, pierwsze pytanie, graj mi do rana pyta. Co Pan sądzi o ETF-ach pod kątem sztucznej inteligencji?
Są fajne opcje na rynki półprzewodników, big data, automatyka, robotyka. Czy to ma sens? To znaczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, przed sztuczną inteligencją jest dopiero początek rozwoju tego rynku. Jeśli ktoś ma czas analizować pojedyncze spółki, na pewno jest to lepsze podejście i będzie można w takich spółkach, perełkach zarobić dużo więcej. No, jeśli ktoś nie ma czasu, no to oczywiście ETF jest dobrym rozwiązaniem, natomiast należy pamiętać, że taki ETF to będzie jakieś uśrednienie spółek, które będą wybitne, spółek, które będą średnie i spółek, którym się nie uda. Więc na pewno takie stopy zwrotu nie będą tak atrakcyjne, jak w przypadku tych spółek, którym się powiedzie. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy dopiero na początku rozwoju sztucznej inteligencji, no to uważam, że to jest dobry pomysł inwestycyjny. I to na najbliższe, powiedzmy, nie chcę mówić dziesięciolecia, ale myślę, że na najbliższą dekadę. No jedynym takim minusem jest tak, że po jakimś okresie hossy te spółki nie są zazwyczaj tanio wycenione. No i to może ograniczać przyszłe stopy zwrotu. I ostatnie pytanie, użytkownik Adam. Panie Pawle, dlaczego Pan nie korzysta z analizy technicznej? To znaczy, mi się wydaje, że dobrze obrazuje ten ostatni slajd, który chciałbym pokazać, dlaczego nie. Ja nawet trochę sobie go przygotowałem w odpowiedzi na to pytanie, bo przeczytałem w komentarzach pod ostatnim filmem. No ja po prostu wolę inwestować długoterminowe w spółki, w których wierzę w fundamenty. I gdzieś tam trochę na chybił trafił, wybrałem 10 spółek, głównie ze Zwigu, aczkolwiek są też spółki, które były w Zwigu i trafiły już wyżej. Jak widać, spółki, które mają fundamenty i się rozwijały bardzo dobrze, też dawały stopy zwrotu w niektórych przypadkach nawet ponad 1000 czy ponad 2000% w ostatnich 10 latach. I należy pamiętać, że te polskie spółki, jeśli rozwijały się ich wyniki finansowe, to często, mimo tych gigantycznych stóp zwrotu, cały czas są nisko wycenione. W wielu przypadkach wskaźnik cena zysk jest poniżej 10, a w zasadzie we wszystkich tych przykładach, które podałem, jest poniżej 20. No więc zdecydowanie wolę takie podejście, żeby zainwestować w spółkę, która ma potencjał rozwoju na najbliższe 5-10 lat i uzyskiwać takie stopy zwrotu, niż zajmować się analizą techniczną. Ale oczywiście znam osoby, które stosują analizę techniczną i też dobrze zarabiają na giełdzie, więc to jest, mi się wydaje, że to jest kwestia wyboru metody zarabiania pieniędzy. Nie jest tak, że mówię, że analiza techniczna jest gorsza albo lepsza od fundamentalnej. Ja wolę analizę fundamentalną, wolę inwestować w biznesy, a nie w wykresy. Może tak. Dobra. Drodzy Państwo, to były wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Zachęcam do tego, żeby tam na dole w dziale komentarzy zadawać kolejne, a my w przyszłym miesiącu na nie wszystkie odpowiemy. To było spotkanie z Panem Pawłem Dunalewiczem, który jest w Niezależnym Domu Maklerskim szefem działu zarządzania portfelem. Dziękuję Ci, Pawle, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania osobiste, czegoś chcielibyście się bezpośrednio dowiedzieć, to tam na dole też w opisie jest adres e-mail do Pana Pawła. Proszę się kontaktować. I myślę, że tego typu kontakt też jest niezwykle interesujący i ważny. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy w tym naszym kolejnym materiale dokładnie za miesiąc. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Pozdrawiam, dziękuję.